Siema, siema, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek, w którym pokażę Wam, jak sami możecie na swoją makietę zrobić bardzo fajne choinki i w przystępnej cenie. Zapraszam do oglądania! To lecimy. Pierwsze co, to odwiedziłem Obi i zakupiłem drut zielony, powlekany za całe 7,50. Drut ma 16 m długości i 1,8 mm grubości. Choinki chcę zrobić takie trochę większe, więc drut szykuję na 80 cm, żeby po złożeniu na pół miały 40. Końcówki mocuję we wkrętarce. Druga strona ląduje na wkręcie wkręconym do kawałka drewna. Drut trochę rozchylam, żeby lepiej było potem wkładać rozczesany sznurek. Szykuję sznurek. Sznurek sizalowy, 100 metrów bieżących na Allegro, można kupić za 15 zł. Sznurek docinam od najmniejszego do największego kawałka. Oczywiście można docinać wszystkie na jeden wymiar i po skręceniu przycinać nożyczkami, ale ja z przyzwyczajenia robię tak. Wy możecie robić, jak Wam wygodniej. Szykuję od 15 do 20 takich kawałków, żeby choinki miały różne wymiary. Sznurek rozczesuję i układam na drucie. Najlepiej rozczesywać małym grzebykiem. Jak mamy ułożone, przytrzymujemy drut, żeby był sznurek w miarę na środku i delikatnie, w miarę wolno, zaczynamy skręcać. Specjalnie nie nakładam sznurka od samej góry, żeby po skręceniu łatwiej było odciąć. Na koniec formuję kształt nożyczkami. Tu trochę nie trafiłem w kamerę, sorki. No i proszę, pierwsza choinka gotowa. Odcinam drut, ale trochę zostawiam, żeby się potem lepiej przy malowaniu czy obsypywaniu trzymało. Następnie brązowa farba w sprayu i malowanko.
I tak pomalowane choinki zostawiam do wyschnięcia. Po wyschnięciu szykuję trawę 2,5 oraz 4 mm. Trawa idzie na zwykłe sitko. Nie robię trawosadzarką, bo nie ma takiej potrzeby. Choinkę spryskuję wikolem rozrobionym z wodą, ale tu tego robił nie będę, tylko nad zlewem. Po spryskaniu nakładam trawę. Po wyschnięciu czas na posypkę. Ja używam dwóch, firmy Woodland Scenic, numer T1365 i T1362. Pryskuję klejem i nakładam posypkę. Ja przeważnie powtarzam nakładanie kleju 2 do 3 razy, czyli klej, posypka, znowu klej i znowu posypka. I gotowe. Odstawiam do wyschnięcia. Z drugą posypką robię dokładnie to samo. No i mamy gotowe choinki. Drutem się nie przejmujemy, bo choinki będą tak mocowane, że nie będzie go widać. A tak wyglądają już na makiecie. Jak za niewielkie pieniądze, to naprawdę wyglądają zacnie. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejne filmy. Miłego dzionka i do następnego.